Mariusz. Paweł, jesteśmy tak styrani, kurczę, zobaczcie, z tyłu nic się nie da zmieścić już. Wyjeżdżamy do Rzeszowa na zawody o puchar wędkarstwo Lucie Łowca 2015. Ema, słuchajcie, jest piąta na naszym zegarze. My mamy około 100 km jeszcze do Rzeszowa. Czy jedziemy na turnię szybko, czy nie pamiętam tej miejscowości. Niedawno mijaliśmy Grabinę, tam gdzie pewnie piwo się dokręci. Właśnie to może jakaś inna grabina. No raczej takich grabin to jest sporo. Przyjechaliśmy z naszą część naszego kochanego kraju. Jesteśmy mega podekscytowani, nawet nie ma mowy, że nam się spać chce. Nie możemy się już doczekać, kiedy zobaczymy całą tę. To jest naprawdę niesamowitego. No tak w ogóle, Mariuszek, którego widzieliście wcześniej, który teraz jest operatorem kamery, we Włoszech w ogóle takim prowaderem, dobrze powiedzieć, takim nawet zainaugurowałeś całą tą wyprawę. Poniekąd. Fajnie wtedy było. Jedna osoba z organizatorów, powiedzmy, tamtej wyprawy. Było al dente. Także słuchajcie, dalsze ujęcia pokażemy już bezpośrednio nad wodą. Wtedy poznacie Lucia z kanału Wędkarstwo Lucie Łowca. Kurczę, no będzie niesamowicie. Ludzie z całej Polski, będą także ludzie z zagranicy. Do zobaczenia na miejscu w Płaszkowej. Ryby. Słuchajcie, udało nam się znaleźć. Tutaj chyba w prawo. W pole, wjeżdżamy w pole. To jest nieziemska droga, słuchajcie. Jesteśmy na Błaszkowej. O, tam widać już strefę VIP, tam gdzie jest ten dalej baraczek. Tak, tam jest dużo samochodów i tu bij w prawo. Mamy drogę, dobrze. Mamy pole, panie. Elegancko. Fajna woda, co Mario? No, ciekawa woda. Patrz, żebyś w wychodek nie biegł. O. Już namioty stoją. Łobuzy już tutaj, kurczę, działają. Podejrzewam, że jeszcze większość pewnie śpi. Dobra, jesteśmy już na miejscu Właszkowej. Tu jest strefa VIP. Słuchajcie, my idziemy się powoli z kimś przywitać. Jak to, Marianek? Czekaj, musimy sobie ten. Jesteśmy. Tutaj sobie wyszliśmy z samochodu. Tutaj ekipy śpią. Tak. Jesteśmy jedynymi żywymi osobami plus dwójki dzieci w granicach biegowych. Tak. O, tutaj wygląda obozowisko w Błaszkowej. W taki właśnie sposób. Fajna woda. Pierwsze wrażenia fajne. Zaraz tu poczekamy, kto powstaje i będziemy powoli działać. Tutaj trwa integracja. Jesteśmy z warszawskim łobuzem. O, będziemy się wzajemnie kamerować. Na solfiacza sobie strzelimy. Jest rewelacyjnie, słuchajcie. Jest po prostu, to jest klimat, którego każdy może nam zazdrościć. Chodź, Mroku, pokaż ryjek do kamerki. Siemano, elo. Pozdrawiam zawodów, najlepszy zawód na świecie. Słuchajcie, no już sporo nas się zebrało. Masa samochodów ludzi, a mamy dopiero piątek. Jeszcze to wszystko się przygotowuje trochę. Będzie tuba kroczyć, będzie. I potupiemy wtedy, nie? Jest rewelacja. Witam. Ryby, dziękuję. Witam. Wszystkich was witam serdecznie. To już jest trzecia edycja naszych zawodów. Puchar Wędkarstwo Lucio. Widzę znajome twarze. Widzę osoby, które tutaj są już trzeci raz z nami. Widzę osoby, które są drugi raz. Strasznie to jest przyjemne i miłe. Co roku, jak widzicie, powiększamy zbiornik. W tym roku jesteśmy w Błaszkowej. Oddam za chwileczkę głos gospodarzowi łowiska. Jest tutaj z nami, jak widzicie, prezes okręgu Rzeszów, gospodarz łowiska Edmund Butkiewicz, chyba któremu nikogo przedstawiać nie trzeba. Straż SSR i PSR, społeczna i państwowa straż. To jest Romek, sędzia główny. Wszystkie pytania, które będziecie mieć z regulaminem, zresztą chyba widzieliście film na YouTubie, także nie powinno być wątpliwości.
Rewelacja. Jak skończymy z takich zasad, jeszcze tylko na koniec organizacyjnych, jak skończymy, będziecie podchodzić powolutku tam pod namioty, taki w kolejkę się ustawicie do Romka, żeby to sprawnie poszło, będziecie sobie losować stanowiska, możecie się dobrać w grupy, o tym zaraz jeszcze wam Romek powie. Dostaniecie, no wszystko już wam przy stolikach, nie będę o tym wiedzieć. W ogóle dziękuję wszystkim, każdemu, kto włożył serce w te zawody już, jeszcze i tak włożycie, jestem o tym przekonany, ale to są takie drobne rzeczy, nie będę teraz wymieniał każdego osobiście, bo byśmy tutaj stali półtorej godziny, bo mnóstwo ludzi się przyczyniło, żeby to wydarzenie miało miejsce i żeby się odbyło, łącznie z tym, że na przykład ktoś przyniósł garnek, to też dla mnie dużo znaczy. Dziękuję wam, że takie rzeczy drobne ogarnęliśmy, wszyscy przenosiliście wody, wszyscy wszystko robiliście, także sam bym nie dał rady tego zrobić, to jest cały sztab ludzi i was, jak tam, którzy na to ciężko zapracowaliście. Dziękuję serdecznie też wszystkim, którzy złożyli się na wasze nagrody. Łączna pula nagród w tym roku, podnieśliśmy poprzeczkę, 15 tysięcy złotych, od 1 do 6 miejsca nagradzamy, jeżeli chodzi o puchary i na pewno i nagrody rzeczowe, zobaczymy. Każdy z was na pewno też dostanie prezent. Czekaj, możesz powiedzieć to jeszcze raz. Słuchajcie, jesteśmy na naszych stanowiskach tutaj bardzo wesołą ekipą. Niebawem pierwsza tura. Czekaj, to co mówiłeś? Paweł się martwi i ostrzega nas, że będziemy na jego filmie. A ja mówię mu, żeby się martwił tym, że może być taka sytuacja, że nie będzie miał czego publikować, bo nic nie będzie się nadawało do ogólnodostępnej oglądalności, że tak. Będziemy musieli chyba cenzurkę zrobić. Słuchajcie, pokażemy miejscówki nasze, w których siedzimy sobie. O, zobaczcie, jaka hawira tutaj. Tutaj będą zestawy. Zejdę trochę niżej, mam takie, zobaczcie, strome zejście trochę. I tu będą kije moje, tutaj obok Mariusza. Pokażemy już później wszystko, gdy będzie można łowić. Ja będę łowił na metodę i oby się udało. Wujek Mariusz, też na metodę. No słuchajcie, zestawy są w wodzie. Zaczęła się pierwsza tura. Jest godzina za 15:10. I tak sobie mamy puchar wędkarstwo Luciołowca 2015. Łowię na metodę. Na pierwszy ogień poszła kuleczka Frutti, na drugim truskawka, łowię na popapy, pelet 2 mm metodo, który zaraz pokażę na drugim ujęciu, truskawka, no i czekamy. Zbliżamy się z kamerką tutaj do kolejnego stanowiska, tutaj obok nas, tu mroki siedzą. Co tu zamieszałeś, mroczyć, pokaż. Zwykła, najzwyklejsza zanęta, jakaś karpiowa. Kukurydza, wiem, że się wszystko powinno wrzucać, ale wiadomo, że to są towarzyskie i płatki owsiane, do tego jakiś pelet łowcy i... No ja sita nigdy nie używałem na przykład, bez sensu. I Red Bulla. I Red Bull. I mamy skrzydła. I tak sobie, słuchajcie, miło spędzamy czas. Idziemy jeszcze do Jurusza, zobaczymy, co się dzieje za chwilę. Kolejne stanowisko obok nas i kogo my tu mamy? Juruś, to ty wędki do wody wrzuciłeś. No, nawet miałem tanie teraz. A zobacz, widzisz? Jak tam też masz fajnie w cieniu, tak samo jak mroku. U nas to jest taka patelnia, że jest masakra. Słuchajcie, tak to fajnie wygląda, jest elegancko. Zakończyła się właśnie pierwsza tura zawodów, u nas niestety bez efektów. Idziemy na obiadek i czekamy sobie na drugą turę. Zaczniemy od miejsca szóstego. Wynik nie będę przedstawiał. Zapraszam tutaj Patryka Grabarczyka. Patryk Grabarczyk. Ale leci, leci. Grabczyński, przepraszam. Miejsce piąte, Leśniak Tomasz. Będzie lepiej.
Tomek, to teraz pewno musi to zabrać. Miejsce czwarte. I to będzie niespodzianka w zeszłym roku, który wygrał drugą turę, ale niestety w tym roku czwarte miejsce w pierwszej turze. Damian Rypar! Słuchajcie, tutaj, tu jest miejsce szóste, tu jest miejsce piąte, tu jest miejsce... No to teraz zapraszamy na pudło. Miejsce trzecie, czyli najniższe pudło. Ferenc Krzysztof! Hapsik! Dziękuję. Chodź, Maniusia, do taty. Miejsce drugie, czyli prawie pierwsze. Z tym łowcy Kata Maciej! Brawo! Tak jak to Jurek mówi, nie pić, pilnować wędek. W pierwszym dniu. Miejsce pierwsze, Pat Karp z wynikiem kilo 62, czyli kilo 57 do ogólnej klasyfikacji. Czoło Artur! Jedyny Karp, który padł dzisiaj. Nie padł. Nie tu jest nasz obóz. Mamy już niedzielę, godzina prawie 8, zawód trwają do 10, więc tutaj padł karpik u mnie dokładnie. No i zobaczymy, co wydarzyło nareszcie zbiornika. Aż szkoda, że już się kończy. Marianek sobie czyści zębole. Co to znaczy? Wrony wstawiać i inne zwierzaczki. No. Słuchajcie, jesteśmy już po zawodach. Jedziemy powolutku się integrować dalej tam na strefę VIP, także widzimy się. O, tam za moim paluchem. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za przemiłą atmosferę. Mam nadzieję, że miło zapamiętacie te zawody. Zostaną w waszym sercu. Bezpiecznie wróćcie do domu. Ja dziękuję. Kapitalni ludzie jesteście, których poznałem pierwszy raz. Niektórymi się już widzę któryś raz, mam nadzieję, że za rok znowu się wszyscy spotkamy, jak będą zawody. Zawsze co roku mówię, że już nie zrobię więcej, ale mi później przechodzi. Tak. Więc tak, najpierw po kolei będzie troszeczkę niespodzianek, więc najpierw może prezesowi jeszcze oddam głos. Szanowne koleżanki, koledzy, dzieciaczki, kochane. Łukasz, chciałem tutaj do ciebie dwa zdania. Wiesz, dziękuję ci za to, że ci się chciało zrobić tą imprezę, bo w dzisiejszych czasach towar, taki jak czas wolny, to jest deficytowy. I dziękuję ci, Kasiu, również, bo z wami współpracowałem. Dziękuję całemu sztabowi, który... Dziękuję całemu sztabowi i wszystkim tym, którzy się tym zajmowali, tą imprezą, przygotowaniem tej imprezy. Ta impreza zaczęła się bezpiecznie, skończyła się bezpiecznie, za to wam też dziękuję. A przede wszystkim dziękuję zawodnikom, rodzinom za to, że się lubicie, że spędzacie ten czas tutaj fajnie, że nie było żadnych tutaj sesji, tylko wszyscy się lubili, rozmawiali, integrowali się i była pełna integracja. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam szczęśliwego powrotu do rodzin. Uważajcie na drodze, powolutku opowiadajcie, dzwońcie do siebie i planujcie coś takiego, rozmawiajcie z Łukaszem na drugi rok. A ja już gwarantuję wam, że Zarząd Okręgu w Rzeszowie Polskiego Związku Wędkarskiego jest przychylny. Myślę, że na drugi rok zrobimy jeszcze coś więcej. Na przykład rozmawialiśmy dzisiaj o prysznicach, że będą te prysznice na drugi rok. Prawdopodobnie to zorganizujemy, bo mamy do tego jakieś tam możliwości. No, uczymy się cały czas, a te imprezy Łukasza, Kasi są coraz fajniejsze i myślę, że można by nawet się połakomić o parę osób więcej. Ale to już jest, zostawiam waszej gestii. Natomiast siedząc tutaj z wami i integrując się, chciałem zwrócić na jeden fakt. Ja już to wypróbowałem dawno, natomiast
Wiem, że jest tutaj kolega Paweł z Warszawy, który pod płaszczykiem wędkowania brawo właśnie Paweł dał. Chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale Paweł się wspaniale zintegrował, nie wyciągając w ogóle sprzętu. I widziałem wczoraj o godzinie, Paweł, za chwileczkę. Z bagażnika, tak. I chwała ci za to. Natomiast widziałem, Paweł, wczoraj w pół do pierwszej. Bo piwo miał pod wędkami. Byłeś totalnie spełniony. I trzymaj tak dalej. Także dziękuję ci również za to, bo to się nauczyło. Pawełku, chciałem tutaj w imieniu moim i kolegów tutaj za to fair play bardzo ci podziękować, że mam taką szczególną pamiątkę. Wiesz, ona spełnia jakby dwa aspekty. Jest po prostu przydatna na co dzień i jest niezbędna do użytku wewnętrznego. Jest wykonana z takiego owoca, który nie jest bardzo wymagający w stosunku do gleb. Jest i w górach, i na nizinach. I myślę, że ci będzie, tak jak przystało na organizację ekologiczną, bardzo smakowało. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pokaż! Pokaż tego. Ja ze swojej strony również prezesem. Ziołowe. Paweł, nie zapomnij o mnie. Słuchajcie, ja ze swojej strony również prezesowi tutaj dziękuję za pomoc, za zaangażowanie całemu PZW Rzeszów, bo bardzo dużo przychylili się, łatwo można było załatwić dużo rzeczy i za to dziękuję. Dziękuję wszystkim. Wielki to był dla nas czas. Oczywiście wszystkim sponsorom, zwłaszcza tym, którzy tutaj odwiedzili nas osobiście. Tutaj Marcin jest z Fishfooda. Już niektórzy pojechali. Był Edmund Gutkiewicz z Putniksu, Sensas, Jackson, Studiograf i tak dalej. No wszyscy wiecie, bez nich też nie byłoby tej imprezy. I teraz tak, w pierwszej kolejności chciałbym tutaj przyznać jeszcze dla sędziów niespodzianki. Bo to są osoby, które się ozapieprzały tutaj chyba dużo. Zapraszam wszystkich sędziów! Brawo! Brawo! Zapraszam wszystkich sędziów! Ale mi! Gdzie nasz sędzia? Artur. Dalej śpi! Dalej sędziuje! Idzie! A to najlepszego mieliście, co? Dlatego ostatni przyszedł. Pod krzaczkiem próbował. Mok jeszcze stał na nogach. I dalej. Tak? Mrówki tego. Mrówki go zaatakowały. No, a ty robisz? Brawo! No bez Romka ciężko by mi też było, także jest już tutaj z nami drugi rok i jest trzeci. Kozakiem. Trzeci. Dobra, panowie, możecie sobie z boku, bo to będziemy już wyczytywać zawodników. Teraz jeszcze zanim przejdziemy do nagród, to dwie tematy to Kasia może załatwić. Kochani. I to Kasi też dziękuję za pomoc. Zapraszam do siebie Agnieszka Leśniak. On mi zapisuje, wiesz? Leśniak. A, źle zapisałam. I Antosia Szkaradka. Dobrze tak powiedziałam. Antoś Szkaradek. Anto! Za niemu. Idzie. No więc chciałam wam powiedzieć, że mamy dwóch solenizantów i śpiewamy im wszyscy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, a Antoś to nie wiem, wow. Czym cięży. Chyba tak
datę poprosić. Dasz radę. Da radę. Dziękujemy. No i co? Tak. To przechodzimy do wyników, do miejsc zajętych. Zapraszam. Pierwsze miejsce. Szóste miejsce. To zaczynamy od szóstego. Karp, kilo 49, 45 cm. Ołodeński Paweł. Piąte miejsce z wynikiem kilo 53, karp 47 cm, Orzech Paweł. Czwarte miejsce. Karp, kilo 66, 48,5 cm. Bartosz Święc. Dobrze przeczytałem? Brawo! No i mamy podium. Najniższy stopień podium. Kilo 91, 48 cm karp. Brak Rafał. Drugie miejsce, karp z wynikiem 2 kg 28 deko 52 cm. Mizera Arkadiusz. Patryk, przepraszam. Ale nas jeszcze się zgadza. Ale jego karp miał metrę Tesco, zaraz. No i pierwsze miejsce. Wczoraj mi pogonił, musiałem lecieć do niego osobiście z matą, ale nie żałuję. Karp 4,54, 69 cm. Szot Wacław! Możesz na usłyszeć. Nie ryzykowałbym tego. No i co, przechodzimy do najważniejszych towarów. I łowca fair play. Więc tak. Powiem tak, ta osoba dostanie uzasadnie w tym roku te wybory, żebyście wiedzieli. Pierwsza osoba, która dostaje za charakter, za temperament, za pogodę ducha. I jak rozmawiałem z tym człowiekiem, bo poznałem go dopiero w tym roku, to czuć po prostu takie ciepło od niego i strasznie miło. Tak mi się wydawało, jakbym go znał, no nie wiem, 10 lat. I pomagał nam tutaj, także proszę. A nie wiem właśnie, jak nazwisko przeczytać, a nie chciałbym. Jaworski Ireneusz. Brawo! Dobry wybór. Brawo, brawo! Druga osoba to jest człowiek, który jest znany chyba tak jak ja, każdy go kojarzy z YouTube'a, chociaż nie nagrywa prężnie filmów, ale na pewno wiecie, kto to jest. Zapraszam tutaj Mroka. Mroku nic nie złowił, ale miło spędził z nami czas. Dziękuję, jesteś niesamowitym gościem. Uwielbiam z tobą rozmawiać przez YouTube'a. W końcu mamy okazję się spotkać i dziękuję, że przyjechałeś. Dziękuję, że po prostu... Brawo! Paweł, kieliszek mam. Siedział koło Pawła, tak? No i trzeci puchar. To jest osoba chyba najbardziej wygrana na tych zawodach. Temperament, klimat i już tyle skończę, bo bym się powtarzał. Pawełek Stawikowski. Brawo! Chyba nikt nie ma wątpliwości. Najważniejsze to tak. Ja mówiłem, nie warto jest łowić, warto jest się integrować. Dziękuję.
Serdecznie wszystkim dziękuję. I dał temu dowód. Jesteście super, byłem bardzo przyjemny. Co złego to nie ja. Tutaj są dziewczyny, Ania z Renią, z dyplomami. Każdy, osoby towarzyszące, dzieci. Macie do wyboru, tak jak na Facebooku było, dwa rodzaje dyplomów. Możecie sobie obydwa wziąć, wszystkie są wydrukowane. Podejdźcie, dziewczyny wam wypiszą coś z imienia i nazwiska. I tutaj się proszę zgłaszać. Kto jeszcze nie jadł żurku? Nie wiem, czy jeszcze jest. Twarzem gdzieś jest. Jest, jest. Jest, jest. To można brać i to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia. Ruby, ruby, ruby. Cześć. Słuchajcie, jest już po zawodach. Udało mi się zająć 6. miejsce, z czego jestem mega zadowolony. Mariuszek, no nie tym razem, ale klimat tym był. Tym razem klimat był. Integrowałeś wszystkich ze sobą, to integracja tak była na maksa. Słuchajcie, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Wędkarstwo Suwałki. Bądźcie z nami i do zobaczenia na kolejnych filmach. Czeka nas długa droga, więc 600 km przed nami teraz. Pa, pa, pozdrawiamy.